Od 10 lat Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna Punkt Konsultacyjny w Nysie organizuje Dni Kultury różnych krajów świata. Wszystkie były najważniejsze, wszystkie były najpiękniejsze, wszystkie były najtrudniejsze do zorganizowania. Nie ma chyba wieczoru, który by się jakoś szczególnie wyróżniał. Każdy był jedyny w swoim rodzaju. Zazwyczaj są to pokazy taneczne, przedstawienia teatralne, występy muzyczne, degustacje narodowych potraw, czyli zapewniony kalejdoskop wrażeń i uczuć. W tegorocznym jubileuszowym wydaniu była to kultura francuska. Wspaniała i bogata w tradycje kultura i historia Francji oczarowały wszystkich uczestników wieczoru. Kraj słynący z szampana, wina oraz wspaniałych serów to również kraj kontrastów i niezapomnianych wrażeń. Turystom ma do zaoferowania historyczne miasta, wspaniałe krajobrazy, słoneczne plaże, zamki nad Loarą, winnice szampani i wiele innych atrakcji. Francja to także piłka nożna. Przecież to i mistrz świata, i mistrz Europy. A dokładnie za 2 miesiące we Francji rozpoczną się mistrzostwa Europy. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objęli ambasador Francji w Polsce Pierre Buller, konsul honorowy Francji we Wrocławiu Richard Kepiński oraz marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła. Jak zwykle organizatorzy zapewnili bogaty program artystyczny. Widownia została oczarowana występem aktorki Chorzowskiego Teatru Rozrywki Marii Meyer w repertuarze Edith Piaf, Jacques'a Brela i Josephine Baker. Nie obeszło się bez słynnego dzwonnika z katedry Marii Panny w Paryżu. Specjalny spektakl na kanwie opowieści Wiktora Hugo przygotowała Paulina Mankiewicz. Włosy jej były ciemne, ale czuło się. Widzów urzekły pokazy taneczne Gawot i Kankan w wykonaniu zespołu tanecznego L.O. Chrobry z Głuchołaz. Nie zabrakło opowieści o zwykłym życiu kogoś, kto pochodzi z Francji, a mieszka i pracuje w Polsce. Pani Denise Devoche-Souber, pochodząca z Francji, a mieszkająca na stałe w naszym kraju, podzieliła się z widzami refleksjami na temat pobytu w Polsce. My mieliśmy 3 dziewczyny. No i tak się stało. Ktoś musiał się w końcu poświęcić. Wybór mój był Michał. Najlepszy oczywiście. Rok 1976 braliśmy ślub w Polsce. Było wszystko piękne, dopóki nie musiałem iść na zakupy. Sklepy były puste. W programie imprezy znalazły się takie atrakcje jak pokaz mody, kolekcja Jacqueline Rieu, wernisaż prac malarskich nyskiej artystki Moniki Kamińskiej oraz degustacja dań kuchni francuskiej. Tradycyjnie już odbyła się loteria ze wspaniałymi nagrodami. Wycieczki do Francji, obrazy czy zestawy kosmetyków trafiły w ręce tych, którym tego dnia dopisało szczęście. Ale wszyscy uczestnicy gali zostali obdarowani niezapomnianymi wrażeniami, które będą im towarzyszyć jeszcze przez długi czas.